Takie dni jak wczorajszy uświadamiają nam, że nie znamy dnia ani godziny. Wczesny wieczór wracasz z tyranu z roboty i nagle widzisz, jak rozpędzona ciężarówka taranuje samochody na pobliskim skrzyżowaniu. Scena jak z Terminatora 2, tyle że Terminator do Olsztyna nie przybył z przyszłości, a z bliskiej, a za granicy. Niestety skąd dokładnie przybył do nas ten T-1000 czy inny U-500? Tego nam rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie zdradzi. Proszę pana, ja panu w ogóle nic nie powiem na ten temat i starczy. Tajemnicą jest także imię sprawcy, czyli schemat dobrze znany i często praktykowany. Zapraszam. Witam was. Zaczynając od bilansu, 26 osób poszkodowanych, 12 trafiło do szpitala, 5 jest w stanie ciężkim. Kierujący wywrotką zaczął taranować samochody osobowe, które stały na skrzyżowaniu. Następnie wjechał w tył autobusu komunikacji miejskiej. No i w zależności od wersji albo wpadł do rowu, albo zawisł, zatrzymał się na skarpie i sunął się na ścieżkę rowerową. Całe szczęście, że nikt nie zginął. No i że wywrotka była pusta, prawda? Chłop miał wyraźny problem z opanowaniem samochodu, miotało go od krawężnika do krawężnika, a był moment, kiedy sunął pod prąd. Twój kurier olsztyński dotarł do innych nagrań z monitoringu i dopiero tam widać skalę dramatu. No i teraz jak do tego doszło? Otóż ludzie mówili, iż kierowca na początku tłumaczył się, że zablokował mu się hamulec. Kierowca wywrotki jeszcze w karetce był badany na zawartość alkoholu w organizmie. Osobom, które przebywały w jego otoczeniu, tłumaczył, że zablokowały mu się hamulce. No wiecie, może mu się klapek ze stopy sunął, to różnie bywa w tych szoferkach. Ale jeżeli chodzi o narodowość tego osobnika, no, mimo iż jest to chyba jedna z pilniej strzeżonych tajemnic olsztyńskiej policji, to dziennikarze Super Expressu ustalili, że to jest Ukrainiec. I tutaj wielka niespodzianka. Kto by się spodziewał, ja osobiście obstawiałem Portugalczyka. Mężczyzna trafił do szpitala, ale jego obrażenia nie okazały się poważne. Wynik badania alkomatem był bezlitosny dla 42-latka. Obecnie policjanci czekają, aż kierowca wytrzeźwieje, aby przeprowadzić z nim dalsze czynności. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń reportera Super Expressu, kierowcą wywrotki jest 42-letni obywatel Ukrainy. No i teraz, czy to coś zmienia? Jeszcze jak? Oczywiście mi tutaj nie chodzi o żadne szczucie. Celem jest wprowadzenie sprawiedliwych przepisów. Oficjalnie wiemy, że chłop jest obcokrajowcem. Patrząc, jakiś szkód narobił, to myślę, że to są straty rzędu miliona albo nawet 2 milionów. Kilkanaście samochodów, autobus, który no chyba będzie musiał iść do kasacji, zniszczona infrastruktura. Chłop tego nam nie zapłaci. Gdyby chodziło o Polaka, który tutaj mieszka, który tutaj ma rodziny, który nigdy nie myślał poważnie o wyjeździe, to taki człowiek byłby ścigany przez całe swoje życie zawodowe, prawda? A w takim wypadku, skoro tego człowieka nic z Polską nie łączy, on po paru latach wyjdzie z więzienia i pojedzie sobie dalej na zachód. Wtedy będziemy mogli mu co najwyżej nadmuchać w lewe uszko. Dlatego też powinno się stworzyć fundusz na wypadek takich incydentów. Incydentów, które powstały w trakcie godzin pracy, podczas dojazdów do pracy, bądź z pracy. Tym bardziej, że tutaj chłop jechał wywrotką, prawda?
Fundusz zasilaliby pracodawcy, którzy zatrudniają obcokrajowców. To wcale nie muszą być duże pieniądze, powiedzmy, że parę dziesiąt złotych miesiąc w miesiąc. A kwestia druga to prawo jazdy. Pan najprawdopodobniej polskiego prawo jazdy nie miał. Nie wiemy, czy rzeczywiście chodzi o to, że mu się zaciął hamulec, ale równie dobrze może się jutro okazać, że prawo jazdy było kupione na bazarku. Tego nie wiemy, ale nowe przepisy wchodzą w branży taksówkarskiej. Wchodzący w życie 17 czerwca 2024 roku obowiązek posiadania przez taksówkarzy polskiego prawa jazdy spowoduje, że z rynku może zniknąć nawet kilkanaście tysięcy kierowców. Skoro tutaj się dało, to konieczne jest wykonanie następnego kroku, by takie przepisy obowiązywały kierowców tirów, autobusów czy innych wywrotek. Gdyby tutaj chłop nie jechał wywrotką, a 20-letnim Priusem, to zatrzymałby się na pierwszym samochodzie i problemu by nie było. Oczywiście oprócz tego biedaczyny, w którego się wbił. Nikt, kto przyjeżdża do Polski do pracy, a nie ma polskiego prawa jazdy, nie musi od razu pracować z pojazdami mechanicznymi, prawda? Niech on sobie na początku wykonuje pracę, w której nie zagraża innym, niech sobie uzbiera na kurs prawo jazdy, niech sobie zbiera na te kursy specjalistyczne, jak wszyscy tubylcy tutaj, prawda? W końcu tylko polskie i europejskie prawo jazdy można w czasie rzeczywistym sprawdzić w bazie danych. Prawo jazdy spoza Unii Europejskiej musi być przez milicjantów sprawdzane organoleptycznie, a w końcu całkiem niedawno pojawił nam się John Titor w taksówce, który urodził się dopiero w 2035 roku. O tym, jak łatwo postawić fabryczką dokumentów, niech świadczy przypadek z kwietnia. Ukrainka prowadziła taką fabryczkę w wynajmowanym mieszkaniu. Kiedy weszły służby, znaleziono przy niej prawie 3000 podrabianych dokumentów. Co ciekawe, pani nie została zaresztowana, tylko otrzymała dozór. No mam nadzieję, nie dlatego, że prokurator okazał się szaleńcem, tylko iż podejrzewają, że kobieta jest słupem i prędzej czy później dojdzie do kontaktu z resztą grupy. Więc czekamy na rozwój wydarzeń. Dobrze, że jest promyk nadziei, jeżeli chodzi o branżę taksówkarską. I to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. No i odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.